Dzień dobry, we wtorek 21 czerwca. W Ewangelickim Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach znajduje się piękny, duży witraż przedstawiający Jezusa i dzieci, które do Niego przychodzą. Czyli Jezus błogosławiący dzieci, Jezus przyjacielem dzieci. Ten witraż ma przypominać rodzicom o tym, jak ważne jest wychowanie dzieci, prowadzenie dzieci do Jezusa Chrystusa. I o tym też chciałbym dzisiaj kilka słów powiedzieć, bowiem teksty biblijne wyznaczone na dzień dzisiejszy właśnie kierują nasze spojrzenie na dzieci. Pierwsze słowo z psalmu 8. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc. I słowo z Ewangelii Mateusza z 21 rozdziału. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się i rzekli mu: czy słyszysz, co one mówią? I tu należałoby dodać, że Pan Jezus odpowiedział: czy nie czytaliście? I cytuję słowa z psalmu 8. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc. Może najpierw kilka słów o samym psalmie 8, bo wydaje mi się, że obok psalmu 23, przypomnę, jest to psalm rozpoczynający się od słów: Panie jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Ten psalm 8 jest chyba najbardziej znany, bo on tak podnosi, dowartościowuje człowieka. Tam przecież czytamy: czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, a w niektórych tłumaczeniach nawet mamy powiedziane: niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Ale kiedy słyszymy człowiek, to od razu myślimy o ludziach dorosłych, poważnych, odpowiedzialnych. A tutaj w tym psalmie też mamy to piękne słowo: z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc. Czyli to dziecko też jest już otoczone chwałą i dostojeństwem Pana Boga. Dzieci są ważne. Mówimy, że ta ufna wiara dziecięca jest nieporównywalna z niczym. Zresztą Pan Jezus postawił dziecko na środku i powiedział, że mamy się stać jak dzieci. My kalkulujemy, rozważamy, przeliczamy, a dziecko z ufnością odbiera, przyjmuje i z ufnością wierzy. Z ufnością też się poddaje prowadzeniu. I teraz dochodzimy do tego zasadniczego momentu: odpowiedzialność rodziców za to, żeby dzieci poznawały Pana, żeby oddawały cześć i chwałę Panu Bogu, tak jak to czyniły te dzieci tam w Jerozolimie. I chciałbym zacytować reformatora księdza doktora Marcina Lutra, który wypowiedział bardzo ważne słowa, które mają znaczenie w każdym czasie. W drogowskazach chrześcijanina Luther napisał: rodzice powinni wiedzieć, że najlepszą i najpożyteczniejszą rzeczą, jaką mogą uczynić dla chrześcijaństwa i dla świata, jest dobrze wychować swoje dzieci, gdyż jest to najprostsza droga do nieba. Nie można łatwiej i szybciej osiągnąć nieba, jak przez to dzieło. Ale też nie można łatwiej zasłużyć na piekło, jak z powodu swoich dzieci. Moi drodzy, zbliża się czas urlopów. Wtedy mamy więcej czasu dla swoich dzieci. A ten czas wykorzystujmy nie tylko po to, żeby się bawić, ale może również i po to, żeby pokazywać, jak my żyjemy w wierze, albo uczyć się od dzieci, jak one przyjmują wiarę, rozmawiać z nimi o Zbawicielu, o łaskawym Ojcu, aby te nasze dzieci mogły wysławiać i wielbić Pana Boga, bo Pan Bóg w Chrzcie Świętym się do nich przyznał
i je wybrał. Nie pozwólmy, żeby one uległy zatraceniu, żeby zbłądziły z właściwej drogi, lecz żeby w każdym dniu swojego życia oddawały chwałę Bogu. I my również to czyńmy. Życzę dobrego, błogosławionego dnia.